Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Good Game Empire. Wracamy po dwóch tygodniach przerwy tak naprawdę. W tamtym tygodniu nie było odcinka, pisałem na stronie na Facebooku, że mnie nie ma w domu i nie miałem jak nagrać, ale możliwe, że w ten weekend odcinek będzie dziś oraz jutro. Nie mam pewności, ale się postaram, żeby jutro z rana również wleciał odcineczek z Good Game. Natomiast co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj mamy znowu Nomada, więc sobie pociśniemy troszkę tego Nomada. I oprócz tego, czekajcie chwilę. Właśnie, tu musimy sobie jeszcze zawieźć trochę kamienia. Proszę bardzo. I tak, zanim najpierw przejdziemy, nie przejdziemy, tylko musimy sobie odblokować. Nie tutaj, albo nie tutaj. Archipelag Sztormu. Idziemy na archipelag oczywiście. Postaramy się coś tam pomóc sojuszowi. Ten sobie weźmy. Tak jest. Super. Nazwa jak zwykle. I oczywiście reklama. Nie, chyba muszę tego adblocka faktycznie sobie załatwić, ściągnąć. Dobra. Mamy zamek. Mamy zamek tutaj na tym. Na wodzie. Jednostki ofensywne posiadaj. Dobrze. Jak najbardziej sobie to zrobimy. Proszę ja was bardzo. Ulepszamy warownię. I co? Będziemy coś cisnąć tu. 80 poziom. Ulala. Damn. To ja mam pomysła. Ja mam dużego pomysła. Najpierw sobie oczywiście puśćmy parę ataków. Zróbmy tak. Środek prawo. Aczkolwiek. Żeby to szło sprawnie. A wystarczy 220, ok. To sobie właśnie ułożymy maksymalną tutaj ilość maszynek, co by od razu puścić 10 ataków na jeden obóz, wbije się szybko 90, będzie git, super, to dajemy to. I co teraz? I teraz dajemy. Nie. Ulepsz szablon. Tak jest. Tylko teraz kuźwa trzeba będzie ręcznie układać. Drugi raz. I to jest. Ej, Boże. Dobra, ile tu dajemy? 30. Nie trzeba tylu. 10. Ile kosztuje drugi szablon? 2200. Kuźwa, szkoda mi tyle rubinów wydawać. To wiecie co? To nie, to my to robimy po staremu, bo to... bo to jednak za mało tych zdobędę. Za mało tabliczek, a tak to będzie można szybko tutaj w miarę pocisnąć tego nomka. Dobra, no to lecimy tak. Na piórkach, albo co? I faktycznie chyba zaraz sobie pogram trochę na tej akwie, bo dawno nie grałem, a te dwie wyspy na 80 są bardzo, bardzo kuszące. Dynia.
O, zwłaszcza, że jak kiedyś byłem na tym, nie wiem, czy pamiętacie taki odcinek, gdzie w ogóle nie mogłem kompletnie znaleźć. Tego. Żadnej wyspy poziomu 80. I ja nawet stwierdziłem, że kurde, czyżby tych wysp już nie było? Ja nie wiem, ale no. Dobra. Okej, idzie jeszcze ten magazyn. Proszę bardzo. Okej. I teraz tak. Wyślij zasoby. Wyślemy sobie ze światów. Proszę bardzo. Tak jest. Zapomniałem, że tu się nie przyspiesza. Dobrze. Zwiększamy sobie oczywiście przestrzeń, jak najbardziej. Tak jest. Budujemy magazyn. Nie możemy. Ale możemy sobie zburzyć oczywiście te rzeczy. Więc sobie troszkę tutaj teraz to porobimy. Więc dzisiaj taki odcinek, tak na zmianę, będziemy trochę nomada, trochę akwy robić. Jak najbardziej. O, tak, no niepotrzebny zupełnie. Tu uczyścimy miejsce, żeby tylko statki można było stawiać. Koszary mogą zostać, one się przydadzą, ale już na przykład chaty jedne, drugie i tak dalej są niepotrzebne, ale je możemy sobie spokojnie. Wow! Kiedy indziej zniszczyć, trochę na późniejszym etapie. Właśnie, jeśli chodzi jeszcze o nomada, to przed odcinkiem sobie od razu ustawiłem tryb klasyczny, co nie wiedziałem, że tak można w ogóle. I pamiętam z komentarzy pod filmem, że nie tylko ja nie wiedziałem o tym, ale no dobrze, no razem się czegoś wspólnie nowego uczymy. Zmiany są i trzeba się do nich dostosować. Wyślij zasoby. Hamunaptra. Proszę bardzo. Od razu ulepszamy magazyn. 15 godzin aż. Dobra, 2, 4. Wow! Kolejne nagrody. Dobra. I jeszcze raz sobie teraz zasoby wyślemy z Warensburga tym razem. O. Dobrze. Chodźmy jeszcze tu na chwilkę. Teraz sobie możemy. Kolejne ataki weszły. Dobrze, poszerzamy sobie zamek. Dobrze. O. Jeszcze to. I jeszcze jedno ulepszenie będzie można mieć. Dobrze. Aczkolwiek najpierw chodźmy sobie puścić nowe ataki. I za chwilę tu wrócimy. Kuźwa, te reklamy. Zaraz zrajdżuję normalnie. No dobra. Leci zwiat. A samuraja dzisiaj nie puszcza. Ja czy Halloweena nigdzie nie puszczaliśmy, to niech sobie gdzieś poleci. Dobrze. Dobra, jeszcze tu i. Leśniczka może nie, mamy dynię, weźmy dynię. Super. Lotos. Oki. Oj. Nie. Niechcący mi się włączyło tutaj inna zakładka. Dobra, lecimy. Tak jest, ostatni atak. Dzisiaj na pewno sobie nie dobijemy do 90, ale być może jutro, jak będzie odcinek, a postaram się, żeby był, to będziemy mieli również co robić. Dobra, chodźmy jeszcze szybko na posterunek.
I sobie ulepszmy ten targ w końcu na maksymalny. Dobrze, redut jest, jak tam na Borholdzie. Jest ósmy, na Pelenorze. Jest ósmy, jest git, jest pięknie. Jest tutaj, widzę, piekarnia. No, te piekarnie również trzeba będzie sobie spokojnie w swoim czasie poulepszać. Najpierw sobie... Sobie co? Sobie najpierw tutaj wyślijmy może zasoby z iceberga tym razem. Dobrze. Co teraz? Teraz sobie to przesuwamy, zbieramy to. Ostatnie ulepszenie magazynu. Maksymalny poziom, dobrze. I teraz tak. Teraz tak. Czy koszary mogę zniszczyć? Nie, koszar nie mogę zniszczyć. Dobrze. Zawsze mam tą zagwostkę. Czy koszary mogę zniszczyć? Dobra. Wiem, że tutaj wie, że trzeba będzie też podnieść, bo będzie taki... Taki kwestik. O, ataki kolejne wchodzą. Bardzo się cieszę. Okay. Zaraz sobie tu wojsko przesyłam na tą akwę i będziemy coś tam cisnąć. Ale najpierw jeszcze muszę sobie tutaj. Oj, nie to. Ups. Muszę sobie tutaj jeszcze przesłać trochę surki. O. Dobrze. Co teraz lecimy? Teraz lecimy to. To jest. I to. To jest. To w ogóle mogę niszczyć, bo to nam niepotrzebne do niczego. Wow, ile tam tego złota dostaliśmy i srebra. Dobra, szkoda nam tu miejsca. Trzeba będzie wszędzie statki robić. Wow, ile to się niszczy. No dobra. Dobra, dobra, teraz tak. Nie, wiecie co? To trzeba będzie zrobić chyba tak. O, wtedy będzie pasowało, nie wiem. No ale to i tak tu musi być. O, w ten sposób, także. Także dobra, zacznijmy budować pierwszy statek, bo mamy już na tyle akwy, że możemy sobie go budować. Dobrze, chodźmy na główny zamek, róbmy zwiady, puszczamy kolejne ataki. W ogóle baron na nas idzie. Nie zauważyłem wcześniej. Barona to się nie boję akurat. Dobra, dynia. Może być tak. Super. Bardzo przyjemnie teraz się atakuje te nomady, jak się faktycznie ten szablon da, jak się wsadzi wszędzie. Wszędzie. Maksymalną ilość tych skrzynek czana, to naprawdę te ilości są tak horrendalne, że to coś pięknego. Ja już to powtarzam i powtarzam, ale muszę w końcu zrobić porządek z wyposażeniem i być może sobie tam kupię jakiegoś bohatera, czy Kaśka za te skrzynki i tabliczki, bo będzie można oczywiście. Dobra, Ohandrzia. Nie tak, wyślij wojsko. Ile tych wysyłać tutaj?
1000. Chyba jest mniejsza cena teraz, mi się wydaje, wysyłania tutaj. 1000 tych. 1000 tych. I dajemy sobie tych 5000. Wow, chyba przesadziłem. 2000. Okej. I teraz sobie puszczamy ataki szybko, 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 szybko. Tu i tu. Żeby jedzenie nam się nie skończyło. I poziom 80, a tych żołnierzy jest tak mało, że ja pierdzielę. No dobra. Niech tak będzie. O, żywność. Jeżeli z tym się wiąże. O! Ty, tu jest więcej teraz. Tu jest poziom 80 i tu jest poziom 80, ale dlaczego w takim razie tam jest tyle wojska, tu tyle nie ma? Halo, halo? Nie wiem. Kolejny 80. Sobie go dodam do ataku. Jak to się dodawało? Tu. Dobra. Ataki chyba teraz. Nie, idą jeszcze, idą. Nawet raportów nie sprawdzam, bo. O, kolejny 80. Dobrze. Damy sobie jako wróg. I teraz jedzenie się skończy za godzinę. No to tak trochę kiepsko. O, statek się robi, dobra. Dobra. Nagrody wpadają, jest git. Jak teraz tutaj z. Z zadaniami na tym, no, na Akwie, Boże, miałem zwiechę totalną. Gospodarstwo, rozbudowa zamku, wieżę poziomu drugiego musimy mieć. Aha. A, to tam. Dobra. To czekajcie, to niech nam się coś buduje od razu. Przykład kolejny ten statek. Dobrze. Chodźmy teraz tu, puścimy sobie kolejny atak. Kolejne zwiady robimy. Halo, halo, tak jest. O, dobra. Lecimy tak. Bo na lewej stronie było więcej. Więcej obrońców. Wow, jakie fajne skrzydło. Ty, to ja tu lecę. Tam jest tylko dystans. I to w takiej ilości, że my ich wybijemy wszystkich i potem nie będzie na dziedzińcu co bronić. Więc no, coś pięknego. Piękny, piękny obóz. Wow, jak tu jest dużo na środku. Oczywiście mówimy o dystansie cały czas, bo tutaj nas obrona wręcz praktycznie nie interesuje. Tu możemy iść w ten sposób. Kuźwa, nie trafiłem. Okej. O, jakieś zwiady 14, proszę was bardzo. Wow. Czy ja mam tu coś do sprzedania? Ja nie chcę kuźni. Ja nie chcę kuźni, ja chcę wyposażenie.
Nie, nie, nie to. Kurde, co ja robię? Można trochę posprzedawać te epickie. W ogóle ja tu wszystko muszę. Ja to już mówię kuźwa od roku chyba, że muszę tu zrobić porządek. No i muszę, ale nie chce mi się, bo to jest tak nudne. Nie wiem, przeglądać tych dowódców, sprzedawać ich ewentualnie, czy coś tam robić innego. Porąbane. O, tu jest fajny. Dobra. O, Handzia, halo, halo. Ataki wchodzą zaraz. Super. Atak wszedł. Ale nie ten. 20 tysięcy, jedna strata. 13 tysięcy, 45 strat. No dobrze. Może jak dam full wojska na taki atak, to wtedy będzie, kurczę, nie wiem. Będą większe łupy. Może, może. W każdym razie, no trochę akwy nam dojdzie, fajnie. Jak tam z jedzonkiem po tym ataku, bo nie sprawdziłem ile z... O, tak. Tak nic. Dobra. O, tu możemy wieżę budować zaraz. Okej, okay, wieżyczka. Tak jest. Sprzedajemy. Sprzedajemy. Tak jest. Uuu! Dużo fajnych rzeczy. U, 30 stratasz. Ale to nic. Dobra, ci już wrócili. Teraz jeszcze tylko ci. Ile tu jest odległość? 18, a tu jest 14. No to lecimy tu najpierw. To są mało ich tu jest, a tu jest ich ilu? O, tu jest więcej. No to tu lecimy w takim razie. Choć lotos. Wszędzie. Tak jest. Tak jest. Dobra. A tym sobie jeszcze zobaczmy, nie wiem, na przykład tutaj. Czy coś ciekawego tu będzie? No, jest ich tu trochę. Ale to. O, tu możemy, bo jest mały, fajny. Aha, oczywiście wtedy zwiat nie wszedł teraz, super. Dobra. Wow, idealnie. Dobra, chodźmy. Ci za ile dojdą? Za 12 minut. No to nie będziemy tyle czekać, ale atak przynajmniej idzie. Chodźmy sobie jeszcze puścić po jednym ataku na tego nomada. Dobrze. I co tu lepiej? Co tu lepiej? Lepiej tak. Proszę bardzo. O, tu może teraz dynię weźmy. O. Kuś. A, już nie trzeba dawać teraz koni, bo i tak zaraz kończymy. Proszę bardzo. Wow, tam tylko pięciu. Dobra. Okej, okay. Ataki puszczone. Chodźmy jeszcze po tą Ohandzie na chwilę.
Przydałoby mi się tu jakieś jedzonko przesłać, prawda? Jakbym przesłał sobie na przykład z Basingse właśnie. Na przykład tyle. O. Na ile czasu by mi to wystarczyło? 17 godzin. No to tak. Tak kuźwa na styk ino bym powiedział nawet. To nam niepotrzebne w zupełności. Nie, żadnego tego zarządcy. Dobra, budujemy statek. Coś tu się. Nie wiem. O, nie wiem. Coś się z bago ścięło i w ogóle. Okej. Dobra, w każdym razie myślę, że w tym odcinku byłoby na tyle. Ataki sobie jeszcze idą. Mówię wam. Być może jutro uda się nagrać kolejny odcinek, także mielibyście dwa w ciągu weekendu, byłoby fajnie. No a tak to na razie Skyrim i mam ochotę zacząć kolejną serię, o której wam mówiłem, ale wzbraniam się przed tym, żeby najpierw Skyrima skończyć nagrywać, dopiero potem zacząć kolejną, ale zobaczę jeszcze, jak to będzie. Dobra, nieważne. W każdym razie dzięki wam wielkie wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.